Rozmowa dnia, Andrzej Loch. Witam Państwa. Naszym gościem dzisiaj Marek Ast, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Kontynuujemy nasz cykl rozmów z przedstawicielami komitetów wyborczych. Dzisiaj właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Pan, panie pośle, jest już zmęczony kampanią wyborczą, czy też jeszcze nie? Czy dopiero pan jest w wigorze, pełny zapału jeszcze, mimo że to tak naprawdę końcówka? No, kampania wyborcza to jest też częścią tego święta demokracji, jaką są wybory. Ona daje pretekst do częstszych jeszcze spotkań z naszymi wyborcami. To jest ten pozytywny element kampanii wyborczej. No, ten negatywny to oczywiście agresja po stronie naszych oponentów, niespotykana, tak jak pamiętam, to chyba najbardziej brutalna kampania z tych, w których uczestniczyłem. Ale ta brutalność to jest taka jedyna refleksja w momencie, kiedy ta kampania się już kończy, czy też po spotkaniach z wyborcami, po spotkaniach w terenie, po jakichś ewentualnie kontaktach ze stroną opozycyjną, coś jeszcze zostanie z tej kampanii w głowie? No, ja myślę, że przede wszystkim to, że jednak zdecydowanie częściej spotykamy się z dużą sympatią i z docenieniem tego, co zostało zrobione, zarówno w tym wymiarze takiego indywidualnego wyborcy, przeciętnego lubuszanina, no, który jakby mówi, czemu mam nie głosować na Prawo i Sprawiedliwość, skoro po prostu są niższe podatki, skoro mamy też zdecydowanie więcej miejsc pracy, że to bezrobocie na przykład w samym Lubuskim jest rekordowo niskie, gdzieś tam na poziomie 2, w samej Zielonej Górze, nie wiem, 7 czy 2,5 w województwie lubuskim, gdzieś w okolicach średniej krajowej, czyli też najniższej po prostu w Europie, czy jednej z najniższych w Europie, że seniorzy po prostu mają szereg udogodnień, a z drugiej strony no, wizyty u samorządowców. One tutaj po prostu pokazują, jak wiele zostało zrobione, jak wiele środków, no to podkreślamy cały czas, że ponad 3 miliardy złotych do województwa lubuskiego napłynęło na rozmaite lokalne inwestycje, czy to drogi, czy to po prostu obiekty kulturalne, albo obiekty oświatowe, albo infrastrukturę kanalizacyjną. No, to da wam trzecią kadencję rządzenia? My jesteśmy o tym przekonani, że wygramy te wybory i że ta trzecia kadencja będzie. Do tego zmierza ta kampania. Ale oczywiście do ostatniej chwili no, doceniamy naszych przeciwników i do ostatniej chwili walczymy. Co zostanie, ja specjalnie zapytałem o to, co zostanie w pamięci z tej kampanii. Pan mówi o tym, że to najbrutalniejsza kampania, w jakiej pan brał udział i jaką pan pamięta, ale czy ta kampania, czy w związku z tym ta kampania, te wybory, to tak jak wielu mówi, chociaż tak słychać też przy każdych wyborach, jest najważniejsza od 1989 roku. No tak, bo tutaj przede wszystkim tematem tych wyborów jest bezpieczeństwo i suwerenność Polski. To, czy Berlin i Bruksela narzucą nam swoją wolę, szczególnie jeżeli chodzi o politykę migracyjną, ale też wiemy, że są szykowane zmiany traktatów, gdzie szereg kompetencji łącznie z ochroną granic państw członkowskich musiałoby przejść do kompetencji unijnych. My się na to nie godzimy. No, stąd też referendum, no, niezwykle ważne, wbrew temu, co twierdzi opozycja. I no, z tego względu rzeczywiście te wybory no, przesądzą na wiele lat kierunek polskiej polityki, ale również kierunek na naszej pozycji w Unii Europejskiej, tak? Bo jeżeli dostaniemy jako państwo potężny mandat społeczny, mandat naszych wyborców, mandat suwerena do tego, aby po prostu nie godzić się na dyktat Unii Europejskiej w sprawie polityki chociażby migracyjnej albo w sprawie podniesienia wieku emerytalnego, to każdy rząd tą decyzją będzie związany. Gdy spojrzymy na sondaże wyborcze, obojętnie które, z którego okresu i tak dalej, to one wskazują bardzo często na taki scenariusz, w którym oczywiście Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory, ale ani Prawo i Sprawiedliwość, ani strona opozycyjna
nie jest w stanie zbudować rządu samodzielnie, bez na przykład Konfederacji, czy bez jakichś innych układanek. Czy pana zdaniem grozi nam coś w formie takiego politycznego pata? No niczego nie można oczywiście wykluczyć, aczkolwiek no, wiele zależy od tego, w jaki sposób zagłosują chociażby wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy Trzecia Droga przekroczy próg wyborczy, czy też nie przekroczy. Dzisiaj oczywiście ta formacja tak balansuje na granicy progu. Mówimy, że właściwie głos, który jest oddawany na te partie satelickie Koalicji Obywatelskiej, czy Lewicę, czy Trzecią Drogę, czy nawet Konfederację, która też coś tam przebąkiwała o rządzie technicznym, no to tak naprawdę głos oddany na Donalda Tuska, więc po prostu wyborcy prawicy powinni się bardzo mocno zmobilizować i oddać głos jednak na Prawo i Sprawiedliwość, no bo to Prawo i Sprawiedliwość jest tym gwarantem bezpieczeństwa i suwerenności Polski. I że ostatecznie jednak po przeliczeniu głosu okaże się, że wygramy te wybory, bo też i nasze notowania są często niedoszacowane. Dowodem na to jest chociażby wynik Prawa i Sprawiedliwości 4 lata temu, gdzie jeszcze nawet po wynikach exit polu wydawało się, że Prawo i Sprawiedliwość w Lubuskim przegra z Platformą Obywatelską. Ostatecznie te wybory wygraliśmy i to wygraliśmy dosyć wyraźnie, no, dwoma punktami procentowymi. W województwie lubuskim. Mamy wybory, mamy referendum, ale w tym wszystkim również moim zdaniem nie może zabraknąć, ja do tego zmierzam, dyskusji o województwie lubuskim, bo co prawda to są wybory krajowe, ale jednak to, co się dzieje w kraju, to w jakiś sposób rząd kształtuje politykę, patrząc na ostatnie lata, mocno to też widać, ma wpływ na to, co dzieje się tutaj na dole w województwie lubuskim. Czego pana zdaniem województwo lubuskie potrzebuje w kolejnych 4 latach przy tym takim centralnym troszeczkę zarządzaniu? No przede wszystkim ja jestem pewien, że będzie trzecia kadencja dla Prawa i Sprawiedliwości, a więc znacznie lepszej współpracy samorządu województwa lubuskiego ze stroną rządową. No tutaj niestety mieliśmy przepychanki, cały czas próby jakby dezawuowania polityki rządu w terenie, bardzo przecież docenianej przez samorządowców, nawet daleko od Prawa i Sprawiedliwości, samorządowców powiatowych czy gminnych. Natomiast no, ze strony tutaj Zarządu Województwa Lubuskiego no, mieliśmy ciągły spór z panem wojewodą, z wojewodą lubuskim, więc ten efekt współpracy wiele samorządów jakby sobie dzisiaj chwali i uzyskuje naprawdę dobre rezultaty i realizuje olbrzymie inwestycje. Natomiast no, przykład czy sytuacji, która zakończyła się pożarem na wysypisku, na tym składowisku w Przylepie, no to jest między innymi efekt braku gotowości wsparcia ze strony marszałka województwa i niedotrzymywania tam wielokrotnie słowa złej współpracy z prezydentem miasta. Więc tego ja bym oczekiwał. Myślę, że to też może się zmienić po wyborach samorządowych, ale najpierw które musimy... Już niedługo. Które już niedługo. No i pan pyta, co jest ważne dla lubuskiego. Oczywiście ważne jest to, żeby nadal w takiej ogromnej ilości spływały środki na inwestycje z programów rządowych. No, Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra. To będzie kontynuowane. To wsparcie będzie kontynuowane i Zielona Góra, która otrzymała no, kilkuset milionowe wsparcie przede wszystkim na obwodnicę zachodnią, tak, aglomeracyjną, no to po prostu jest rzeczywiście coś, o co warto walczyć. Wspomnieliśmy tutaj, ale bardzo jednostkowo o referendum. Wy zachęcacie ludzi do tego, żeby wziąć udział w referendum, po to, żeby pewne rzeczy, bez względu na to, kto będzie w przyszłości rządził w Polsce, w tym referendum zagwarantować. Dlaczego
to referendum jest tak ważne, dlaczego ono jest tak istotne i dlaczego tak ważne, żeby ponad 50% Polaków wzięło udział w tym referendum? No bo ono dotyczy fundamentalnych kwestii dla bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa jego obywateli, bo z jednej strony oczywiście mamy kwestię pytania o napływ nielegalnych imigrantów, czy na to się godzimy, żeby tysiące nielegalnych imigrantów napłynęło do Polski, czyli kwestia bezpieczeństwa kobiet, dzieci, bezpieczeństwa na naszych ulicach. Kwestia z tym się wiążąca, dotycząca też tego, czy jesteś za rozbiórką, za zapory na granicy polsko-białoruskiej. No, dzięki temu, że tą zaporę postawiliśmy wbrew opozycji, udaje się bardzo skutecznie bronić przed atakiem Łukaszenki. No, kwestia wieku emerytalnego to jest bezpieczeństwo socjalne i tutaj też po prostu chcemy związać ręce jakiemukolwiek rządowi, któremu przyszłoby do głowy podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet do 67 roku życia. No to przecież była kompletna katastrofa to, co zrobiła Platforma Obywatelska. Chociaż dzisiaj w tej sprawie wszyscy mówią, nie będziemy zmieniać wieku emerytalnego i zostawiamy tak, jak jest. Tak samo jak w przypadku 500+, zostawimy to. Nie wszyscy, bo to kluczą, po prostu mówią, że jednak trzeba by było, więc jakby się przysłuchać uważnie temu, co mówią politycy Koalicji Obywatelskiej czy innych partii, to by się okazało, że nie jest tak do końca. Czy można im wierzyć? No i oczywiście kwestia bezpieczeństwa gospodarczego, czyli nie godzimy się na wyprzedaż kluczowych gałęzi gospodarki, kluczowych przedsiębiorstw, takich chociażby jak Orlen. Jak ma pan już jakiś plan na to, jak spędzić ciszę wyborczą? To będzie wreszcie czas odpoczynku? No, na pewno tak. To zawsze jest taki moment, kiedy można spędzić czas z rodziną, czekając na wieczór wyborczy, ale na pewno już w trakcie wieczoru wyborczego będę razem z naszym sztabem, działaczami, sympatykami czekać na, mam nadzieję, dobry rezultat dla Polski, dla Prawa i Sprawiedliwości. O to już pytałem, ale jeszcze raz zapytam na koniec, jakiego wyniku pan się spodziewa, jeżeli chodzi o tutaj województwo lubuskie? Już nie mówię ten procentowy, ale ten mandatowy, 4 mandaty to jest plan minimum? Walczymy o 5 mandat. No, te 4 to wynikają z sondaży, ale ja liczę, że jak 4 lata temu wygramy z Platformą Koalicją Obywatelską, województwie lubuskim, a to da nam 5 mandat. Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie za przyjście do studia, dziękuję za rozmowę Państwu, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.